Praca influencera lub w zespole influencerskim to jest jedna z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. O, to jest Biedronka chyba z tego co widzę. A nie, to jest stacja paliw BP. Ja pierdzielę, jeszcze wiatr wieje. Ja no wyszedłem w najgorszy syf jaki może być chyba. Znaczy no nie będę narzekał na tą pogodę za bardzo, bo nie jest źle, bardziej mnie martwi po prostu. To jest gotowe? Nie, 4 minuty jeszcze. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, tylko nie wiem po jakie, bo mam, że jeszcze niby jest w przygotowaniu. I 4 minuty mam czekać. A, no to dobra, to byłoby bardzo fajnie. No jest, 4:49. Dobra, już. Ale mokre. Browary? Ostatnio też miałem taką sytuację, że o 7 rano wiozłem gościowi wódę i 12 browarów. I od tamtego momentu dzisiaj właśnie wyszedłem i jest to samo. Kaca, 33,96. Jak jest za wysoka kwota? Co ty mi tu... A dzięki, do widzenia. Nie wiem, widzowie, co ja miałem zrobić, nie? Bo nie chciała mi wejść kwota, to zamiast 33,96 wpisałem 33 zł po prostu. Nie wiem, czy będę miał jakieś konsekwencje z tego tytułu. Może nie, no ale dobra. Aha, dostałem wiadomość z Glovo, że dojadą mnie za te 96 groszy, więc to jest nasze ostatnie zamówienie dzisiaj, widzowie, bo już mam bana. Dobra, nie mam pojęcia, gdzie jest Koszykarska 21, musicie mi pomóc. Będzie słychać te browary? Nie, nie słychać ich w sumie chyba. Znowu alkohol od samego rańca. To czekajcie, trzeba powiedzieć coś kontrowersyjnego, żeby short był, bo tamten bardzo dobrze poszedł. A gdzie ty k***a na czerwonym wjeżdżasz? Halo! Znaczy oni nie mają czerwonego, mają białe. Trochę ten deszcz się chyba uspokoił, albo nie wiem. Już za 2 dni reprezentacja Polski zmierzy się z Estonią w meczu o awans do finałów Euro 2024. Z tej okazji STS przygotował dla Was limitowaną akcję specjalną. STS jest to legalny polski bukmacher oraz oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Rejestrując się z linku w opisie lub wpisując przy rejestracji kod DEXTEROWSKI, macie szansę zgarnąć dodatkowe 400 zł za wytypowanie zwycięstwa Polski w meczu z Estonią. Aby odebrać bonus, trzeba spełnić kilka dodatkowych prostych warunków. Jeśli kuponik na zwycięstwo Polski z Estonią Wam wejdzie, to zgarniacie dodatkowe siano. Proste, proste. Oczywiście ten bonus łączy się ze standardową ofertą promocyjną, którą już słyszeliście wiele razy u mnie na moim kanale, czyli zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie, albo wygrana, albo zwrot pieniędzy. Oraz super dodatkowa kwota bonusu na start. Wszelkie szczegóły dotyczące promocji znajdziecie w linku w opisie. Pamiętajcie o kodzie DEXTEROWSKI i oferta jest skierowana tylko do osób pełnoletnich. Gdzie ja kurwa pojechałem? A kiedyś na filmie też się pomyliłem, albo i na live nawet. To jest ten budynek chyba, nie? Czy nie? No, oddaj. Dobry. Proszę bardzo, niech mam spodu jeszcze złapie. O. Dobra, dziękuję bardzo. Proszę bardzo, do widzenia. No, ale ten pan to był mocno zaspany, tak delikatnie mówiąc. 100 zł. Łap na piwek, pozdro uśmiech. Dziękuję. Dobra, ja jestem zadowolony, bo przestaje padać powoli. Tylko nie wiem, co ja mam dalej robić, bo nie mam zamówienia. Czy ja walę śmiesznymi tekstami? Nie wiem, ale dziękuję, miło mi. Dziękuję za dyszkę. Delivery staje się to coraz droższe. A powiedz mi, co nie staje się coraz droższe? Schopata, 20 zł na kawę i śniadanko miłego. Dzięki za dwie dyszki, miłego dnia ci życzę. Ty, no nie wiem, co jest grane, nie? O. I jeszcze Biedronka Express, dobra. Ale mamy coś. Doczekałem się w końcu, nie? To jest najbardziej chyba irytujące w tej pracy, nie? Że wyjdziesz, poświęcasz na to czas i jeździsz jak ten debil bez zamówień i nie zarabiasz. I wiecie, mnie to drażni nawet i w momencie, kiedy, nie wiem, zrobię w 20 minut jedno zamówienie za, nie wiem, 35 zł czy tam 40 i potem będę siedział do końca pełnej godziny bez zamówienia, to też mnie to drażni, nie? Mimo tego, że wiem, że już na godzinę zarobiłem fajną kwotę, bo ja po prostu nie lubię siedzieć i nic nie robić, nie? Wybiła 8 rano. 50 zł. Podziwiam na ten serwis
Dzięki za 5 dyszek. Nie wiem, miał pierwszeństwo, no ale dobra, nie będę się hamował do zera. 200 zł. Zamykamy pierwszy 1000. Aha, zajebiście. No i to jest godzinówka, kurwa, 1000 godzinę czasu. Nawiązując do ostatnich wydarzeń w świecie influencerów, bardzo ciężka jest ta praca. Ja już jestem zmęczony jak chuj. Praca influencera lub w zespole influencerskim to jest jedna z najtrudniejszych prac, jakie możecie sobie wyobrazić. No i kurde, widzicie, nie? Byłem na przejeździe. Byłem. Order is ready, 302, dobra. Dzień dobry, 302. O, papier do dupy, elegancko. Ciężkie puszki skarbu. O cholera. A to ja wezmę jedną dla kotów, a nie to dla psa jest. A nie, dobra, jeszcze nie jest to aż takie ciężkie. Co ja z tym papierem kurwa zrobić? Niestety rozpadało się znowu mocniej. Kurwać! Pojebało cię tak kurwa od razu? Ja pierdolę, dziękuję ci bardzo. Ej, to po chuj ja te zamówienie wiozę kurwa, jadę do domu w p***u. Zabieram kurwa tą karmę. Dzięki za dwie dyszki, dziękuję bardzo. No są dupowate warunki, no ale co zrobisz, już wyszedłem, no to będę jeździł, nie? Dobra, jesteśmy. Okej, okay. O nie, jeszcze gotówka do odebrania, jasny gwint. Może chłop będzie miał stówę i powie, że bez reszty. Dzień dobry. Bez reszty? Bez, tam jest 2 złote chyba reszty. Tak, tak, dobra, dziękuję ci, nie, do widzenia. TW, 200 zł. Ja pierdolę. Kolejne zamówienie dowiezione. To i kolejny napiwek. Pozdro uśmiech. Dzięki za 2 stówki. A, to widzisz, to dlatego mi Glovo nie daje zamówień. Kurde. Pod skalę, 7 km. Na rowerze, okej. Okay. No to mamy wycieczkę, widzowie. Kiedy te rolki? Właśnie, dobrze, że mi przypomniałeś. Dobra, jedziemy powoli. Jedziemy na Podskalę. To jest rondo Mateczne. TW, 1000 zł. Ja. Łapy na rogi. Pozdrow, uśmiech. Zajebiście. Ale nie... Kurwa, widzisz, nie dałeś mi skończyć. Siema, byku, kontrola techniczna pojazdu. Czy działa panu klakson? Działa. Cztery tysiące złotych za 2 godziny roboty. No ciężka jest praca influencera, no w chuj ciężka, no kurwa, jest to najcięższa praca, jaką możecie sobie kiedykolwiek wyobrazić, nie? Znaczy wiecie, gdybym ja miał tam jakiś zasięg, żeby to tam poszło do internetu, ja bym z miłą chęcią ludziom pokazał, na jakiej zasadzie taka praca może być ciężka, w jakim z tego słowa znaczeniu, o, żebym też nie pierdolił jakieś głupoty. Z miłą chęcią bym to pokazał, no ale... Ja pierdolę. Poprawka 5000 zł za 2 godziny roboty. I dziękuję za te ileś tam tysięcy. Jasny chuj. No dziękuję raz jeszcze. Nie wiem co mam powiedzieć w sumie, nie? Aż mi nogi krępiały. No zaraz jeszcze tą kurtkę zdejmę, bo mi się gorąco zrobiło. PayPalem nie cofniesz już przelewu, gościu. Już tłumaczyłem to wielokrotnie, że nie da się już zrobić takiego fake donate'a PayPalem. Bo jak wpłacasz przez Tipli na PayPal, to tam masz coś takiego, że akceptujesz regulamin i masz tego świadomość, że nie możesz wypowiedzieć tej umowy, nie możesz się z tego wycofać. I potem jakbyś chciał zrobić zwrot, to ja PayPalowi to pokazuję i oni tego nie cofają, bo już był taki jeden. Znaczy generalnie tamtemu to bym to normalnie klepnął, gdyby nie to, że mnie śmieć zwyzywał i w ogóle w tym donajcie, więc no. Dziękujemy ci, że wspierasz Dextera. No ja również bardzo dziękuję. No ja nawet nie ma takich słów, jakie bym mógł w ogóle powiedzieć, które by określiły moją wdzięczność w ogóle za to. Ej, jest w miarę okej. Okay. Już nie przychodzą te takie zamówienia gigantyczne na rower. Co jest? Aha, dzwonek? Dzień dobry, 020. Paragon jest? Jest. Nie. Dobra, dzięki bardzo. A się w dzwonek założyli. Dobra, jedziemy. Będzie jakiś specjalna 200 koła subów? Nie, nie będzie, bo nie będzie 200 koła subów, stary. Ja z tymi subskrypcjami stoję w miejscu od
pół roku chyba. Otwarte. Aha, czyli standardowo to z tych klatek, bo z innych tutaj nie zamawiają nigdy. Zawsze do tych dwóch tutaj wożę. Nigdy do innych. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. Miłego dnia. Aha, już zaczynają się zamówienia za 9 zł. Mhm, cudownie. 46,70 mamy w 2 godziny. TW 500 zł. Dobra, to ja sobie zapalę. Zaoczny donejcik. Wracam za 25 minut jak coś, bo klient nie poczeka. Niestety uśmiech, pozdro dla ciebie. Spoko. I wszystkich oglądających uśmiech. My poczekamy. To za tyle to ja mogę poczekać. Co wy byście powiedzieli na moim miejscu? Jak wy byście podziękowali? O, może wam was zapytam, co? Chyba bym się zesrała pod siebie. No, problem w tym, że mi się srać nie chce akurat, no ale mogłoby tak być. Dziękuję i poproszę o więcej. Pomnik wybudować, no bez kitu. Chodź po śmieci, idziemy wyrzucić. Ale zostawcie mnie, ja, proszę mnie nie wyrzucać. Ja tutaj live'a prowadzę. Się zamyśliłem. Dobry, 954. Niestety musimy to anulować, bo się okazało, że nie mamy tego kadru jednej rzeczy i po prostu już jest nam tutaj wszystko. Dobra. Ale tylko tak, żeby najlepiej, żeby jakby nikt po tych nie przyjeżdżał, nie wiem czy to właśnie. Postaram się tak zrobić. Bo jak coś to zadzwonić, to zadzwonić. Znaczy no nie, no powinni to anulować, jeżeli powiem, chyba że będą mieli jakiś problem z tym, ale nie powinni, nie? To restauracja nie mogła tego wcześniej anulować, no przecież powiedziała, że nie dało się. Niestety powiedzieli, że zrobić zamówienie bez tego jednego. Tak, złożyć zamówienie bez tego, klient dostanie rekompensatę za brak tamtego produktu i resztę, żeby zawieźć. Ile tak, z 5-10 minut? No, 10 minut. Dobra, okej, okay, to za 10 minut to jestem. Nie, nie ominęło cię nic kompletnie ciekawego, czekałem na zamówienie i mi anulowali w pizdu. Ale to po co mi kazali kurwa czekać, no? Jak oni sobie napisali do Glovo, żeby anulowali to zamówienie. I właśnie przez takie rzeczy potem wychodzi gówno godzinówka typu 12 zł, nie? Więc jak ktoś wam mówi, że zarabia 12 zł czy tam 15 na Glovo na godzinę, no to właśnie przez takie rzeczy najczęściej. Jakby ktoś pytał, to przejechaliśmy od samego początku 23 km. Gdzie ten TW pracuje, że tak lekką rączką wrzuca 5,5 donate? No nie wiem, pytaj go, może ci odpowie. Ja nie mogę takich informacji udzielać, no bo jest to rzecz osobista w sumie. Dobry, 4,5,1. 4. O, idealnie w sumie, widzowie, idealnie. Jedziemy w stronę mojego domu, więc zawieziemy to, pojadę zmienić rower i możemy jechać dalej. Za donate TW sobie kup nowy telefon. Ty, to jest myśl. Ile kosztuje S24? Jedziemy skrótem, widzowie. Nie wiem, czy to był dobry pomysł tędy jechać. Chyba nie. No dobra, będziecie mieli kurwa kontencik. A był taki ładny, czysty. Zajebiście to. Dzięki za stówkę. Będzie na myjnie. A co tu się wybudowało? Co to jest? Przecież tego tutaj nie było. A ja tam jeszcze muszę kurwa gotówkę odebrać i wydać resztę. Dobry? Pan zamawiał? Tak, tak. Dobra, już. Tam jest 62 zł. Tak, tak. Stawmy zamówienie. Tak, 30. Może być bez tych groszaków tam no, na końcu? I 7. Dobra, dzięki. Super, dzięki bardzo. Rewelacja. Telefon też cudowny. I przez te 3 godziny zarobiliśmy 72 zł. Albo weź mi to na maila, wyślij po prostu. Alex, 200 zł. Pozdro z Amsterdamu, daj znać, jeśli kiedyś będziesz tu jeździć. O, dzięki za 200. No to tak jak mówię, ja na Instagramie daję znać co i jak, nie? Dziękuję ci bardzo ślicznie.
Próbuję tą torbę jakoś wyczyścić. Mam te chusteczki niby, ale... Bo tutaj to ja bym musiał nie wiem co zrobić. Chyba do wody ją wrzucić po prostu. Wiecie, żeby to aż tak źle nie wyglądało, nie? Bo to wstyd. Dobra, będzie, nie? No i odbierasz zamówienia z ich magazynu, nie? A ty k***a co? Ciebie światła nie obowiązują, czy jaki k***a? O! 13,50, 13 zł, dobra, bierzemy to. Za 4 km, 13 zł. Co sądzicie o tej stawce? Dobry, 5,37 V. Wiem, widziałem już właśnie. Jest zabezpieczona jakkolwiek, czy tak? Dzięki. Fajnie, że mi odpowiedziała. Ale mnie opluła, nie? Kurwa! Jaki ja jestem nie do... Nie trafiłem w dziubek, żeby się napić i się oblałem. Kurwa, bo ja. Widzicie, ciężkie życie influencera. Muszę jeszcze dzisiaj wrócić, newsy nagrać. Kurwa, roboty jak chuj. Wieczora dymiła mu się ręka. Aha. No dobra, tego to nie było. Dzięki za trójkę. Tu w prawo, nie? No nie, no kto robi takie szlamany niedo***ane? Dobra, mamy Ubera. Ale to zaraz. Czy te kilka budynków to jest jeden numer, a numery mieszkań są różne? Czy ja dobrze widzę? Ty tak, ale jaja. Cholera, nie w tą stronę. Dobry, wie pan co jest problem? Będzie musiał pan im to zgłosić i na pewno zwrócą panu pieniądze. Tylko no wie pan co, ja się pytałem, złapię pan z spodu, bo pęknie. Ja się pytałem, czy to jest zabezpieczone i nie dostałem nawet odpowiedzi, nie? Dobra, niech pan zaczekaj, ja gdzieś tutaj dam może. Przepraszam pana najmocniej, ale no... Zdarza się czasami... Trzeba nie dzięki, żeby powiedział, bo czasami to było tak, że gdzieś czosnął i tyle. No nie, no ja wolę powiedzieć, nie? Ma pan jakąś może szmatkę, ja bym to wytarł. Dobra, w środku to ja sobie poradzę, ja chcę tutaj panu wyczyć, żeby syfu nie było. Dobra, przepraszam pana najmocniej, niech pan to tam zgłosi, nie? Dzięki, miłego dnia, do widzenia. Kurde. A pytałem i już wiem dlaczego nie dostałem odpowiedzi, no szkurwa no. I chłop ma całe żarcie w ogóle, nie do zjedzenia już, nie, bo to wszystko było zalane. Jeszcze napisze mi taki kurwa gość, że nie mam wstydu, kurwa, gdzie nogi mi miękną, jak mi się coś takiego wydarzy. Nie wiem co powiedzieć. Super zachowanie, szanuję. Chuj, 100 zł, dziękuję ci bardzo. Albo to wina tego krawężnika, o którym pisał Night Delivery, ale wątpię, naprawdę. Nie powinno się coś takiego stać. To wina szlabanu. A tu czerwony jest, ja pierdolę, bym się wjechał. Zamówienie 3E. I rosół mamy w środku, ale to chyba powinno być dobrze zabezpieczone. Dzięki za dwie dyszki, pozdrawiam Hutę. No i wjechałem mnie tu gdzie trzeba, no jasny gwint, myślałem, że będzie przejazd. DW 500 zł. Kolejna godzina streamka. Kolejny donajcik leci. Pozdro. To co, za te 500 zł wpierdolę klienta schabowego, co? I właśnie to jest to, nie? Że ja mógłbym zrobić jakieś kupie challenge, żeby sobie nabijać hajs donate'ów czy coś, ale nie robię tego, bo to jest po prostu nieetyczne. Dziękuję za 500 następne, ja pierdolę. Dzień dobry. Proszę bardzo.
Dziękuję, do widzenia. Może naglowo się jakiś slot zwolił. Ty! Jest! Dawaj! Bierzemy. Do 12.30. O nie! Jestem poza strefą zameldowania. Tego nie przewidziałem. I bana dostanę, jak chuj. Dobra, spróbuję dojechać do strefy, ale na pewno... Nie, to raczej będzie ban, nie? Czy już mogę? Mam 2 minuty. 2,5. Dobra. No nie! No jeszcze zielone mi zgasło, to chuj. Nie zdążę. Patrzcie. Muszę przejechać, kurwa, jebane skrzyżowanie tylko. No co to ma być? Loguj się. No, dobra, udało się. Ja pierdzielę. Nie, nie aktualizuj mi żadnej aplikacji. TV 500 zł. Łap na to, co tam chcesz. Zaraz się zsikam, naprawdę. Również, bo nabijacie mojemu ulubionemu YouTuberowi zasięgi. Pozdro, uśmiech. Zaraz się zsikam z radości. Jaka godzinówka wychodzi? Nie wiem, jakieś kurwa 3000 na godzinę. Taki kawał mam jechać za 11 zł? Dobra, ja już nie chcę na tym Glovo. Aha, no dobra, jak mnożnik 1,47, no to fajnie. Jaki to jest numer zamówienia? 586. Przecież oni dopiero to budują. Jak ja mam tu dostarczyć? Proszę bardzo. Ani B, ani pozwolił mnie w dupę. No i Glovo nam nie pozwoli otrzymać następnego zamówienia, bo mam za słabą baterię w telefonie, mimo tego, że się ładuje. Rewelacja. Aha, no dobra, skoro tak, to okej. Super stawki. Dobre? 418. Dzięki. Do widzenia. Kursik bliski, bo na drugą stronę. Będzie gdzieś tu. Dzień dobry. Myślałem, że to będzie gdzieś na dole, dlatego schodami przyszedłem. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. 12 wybiła, to ja zamykam 10 koła. Ja pierdolę. Wiecie co, chyba jedyna możliwość, żeby on przestał, to jest skończyć po prostu live'a, nie? Ja pierdolę. To niezłe, k***a, 10 koła. A spierdolaj sobie zamówienie za 9 zł, co ja, k***a, 2000 na godzinę, co ja będę za 9 zł jeździł, ty. Ja pierdolę. No, to nieźle. To po ch***a mam jakieś filmy robić, ty. Po co? Widzowie, następny film w następnym miesiącu, jak się siano skończy. Nie zwinęli ci rowera? No widzisz, nawet gdyby zwinęli, to kupię sobie drugi, k***a, stary. Oczywiście żartuję, nie? Ja sobie jaja w tym momencie robię. Jak działa to przepisywanie zamówień? No właśnie działa to w taki sposób, że przepisujesz zamówienia i już nie masz pracy. Co se kupisz na śniadanie za 10 koła? Myślę, że hot doga z żabki, wiesz? Pozwolę sobie w końcu. Kobiec, 3 złote. Sześć, siedem, dziewięć. Wystawka? No nie, cholera. Już wylałem jedną dzisiaj, więc nie chciałbym... Nie, nie od was. Super, dzięki bardzo. O, nie powinno się nic stać. Jedziemy na ulicę Kącik. Szczerze wam powiem, że ja się zaraz zeszam, naprawdę, nie? Jestem na przejeździe, czemu mnie nie puszczasz? Obstawiajcie, czy będzie wylane, czy nie. Dobry, tutaj jedna i tutaj kawa, chyba cała, całe szczęście. Dzięki, do widzenia. No, udało się bez rozlania, więc no, przyjęliście kupon na wylano. Ale powiem wam, że takie obstawianie byłoby spoko chyba, co? Galeria Kazimierz? Jak kurwa 500 zł? Kawa cała to i napiwek za dobrze. I... Czy mu się te pieniądze kiedyś skończą? Dziękuję bardzo. Czemu się jeszcze nie olałeś od 20 minut? W sumie wiesz co, zleję się w gacie, kurwa, i tak nie będzie widać, jestem cały mokry. Co za różnica w sumie, nie? Uwaga, ślisko. No, zajebiście.
O Jezu, co tu co się dzieje, kurczę. Znaczy mam uchwyt z indukcją, tylko mi pada powerbank od sprzętu do streamu. Już zaraz wracam w sumie. Kurde, ja gadałem chyba sam do siebie cały czas. Tak, gadałem sam do siebie, kurde, nie było obrazu. O Jezu, przepraszam. Kurde, stary 10K w 6 godzin, po co jeździć naglowo? Ja już mówiłem na filmach, tak mnie słuchacie właśnie, że nawet gdybym jechał jakieś 130 milionów euro jackpota, ja i tak bym na delivery jeździł, bo ja po prostu lubię to robić. Więc tutaj kasa akurat nie ma nic do rzeczy, nie? Dalej bym robił to, co po prostu robię do tej pory i tyle, no. Dobra, sprawdzajcie, gdzie obok Klimieckiego 8 mogę kupić powerbanka. Typu 500 zł. Łap na powerbanka. Zamykam 11K i ciśniemy dalej. Ja. Dziękuję za wytrwałość. 6K jazdy i nadal ci się chce. Szanowni uśmiech. Ja pierdolę. 6K jazdy to nie jest jakoś jakiś mega duży wyczyn, nie? No, to nawet nie jest 8 godzin pracy. Dziękuję. Pojedziemy po tego powerbankę, ja jeszcze kupię sobie coś do jedzenia, bo nic nie jadłem dzisiaj jeszcze. Albo znowu dźwięku nie było. Łapnę. Ale jedzenie nie kosztuje 500 zł, p***ać. No ale z kolei pójdę i mi zaraz bateria w telefonie padnie. Nie wiem, czy to gniazdo się wysuszyło. Może by się udało kablem podłączyć. Tylko kup naładowany. Nie sprzedaje się naładowanych akumulatorów. One są naładowane tylko do połowy, ewentualnie 30%. Dobra, wezmę polskiego kamerkę w dół, żeby nikt się nie przyschał. Sysialkę minąłeś? Gdzie? Ja nawet nie wiem, jak ona wygląda. Ja nie wiem, czy on nie jest rozładowany do zera, nie? No, zajebiście. Powerbank jest wyjebany do zera, nie? Albo nie działa w ogóle. Już nie chce mi się tam kurwa wracać. Pierwszy raz mam taką sytuację, że kupuję powerbanka i on jest wyjebany do zera. Kurde, chciałem dobrze. No i co? Zapomniałem, że mam drugiego w plecaku. Znaczy myślałem, że on w ogóle nie podejdzie do sprzętu CRL, ale jak widać działa, więc możemy jeździć dalej. Ale z tamtym powerbankiem nie wiem, no będę musiał go zweryfikować, nie? Dobra, przepraszam za zamieszanie. Ale fajnie, że się udało, dobra. No i dobra, mamy podwójne z Ratatouille Bistro. Czym to jest? Kowicka 27? Dobra, gdzie to było dokładnie, co? A ja? Ej, gdzie to jest, widzowie? Jak w lewo? No nie. Aha, dobra. Tutaj mamy dwa zamówienia. Jakie które zamówienia? Uber 96C2. Pierwsze zamówienie mamy tutaj obok, bliziutko, a drugie nie wiem, widziałem, że jest gdzieś dosyć daleko. Ale w sumie tak trochę śmiesznie wyszło, nie? Bo tak miałem w planach max do 12 pojeździć, a tutaj zaraz minie 8 godzin w robocie, a do takiego streama chciałem się trochę bardziej przygotować, właśnie żeby uniknąć takich sytuacji jak dzisiaj, ale w sumie spontany najlepsze niby, nie? Dobry. Dobra. Dzięki, do widzenia. To niezłe k***a osiedle kombatant. Dobra, to będzie ostatnie. 5,5 km na hutę. Czy ja mogę tędy jechać? No teoretycznie jest to motocykl, więc tak. Nie słyszałem kwoty, ale bardzo dziękuję. Z góry zobaczę, jak dojadę dopiero. Słuchaj, to był mi, wiesz doskonale, że nie musisz żadnych wysyłać, wystarczy, że będziesz pisał na czacie na przykład, nie? To nie masz żadnej tam różnicy za bardzo. Nie musisz ogłaszać końca donatowania. No ale miło z twojej strony, jeszcze raz ci bardzo dziękuję. Jak 1000? Kurwa, myślałem, że 100 wyrzucił. Ja pierdolę, no.
I co ja mam powiedzieć? I co ja mam powiedzieć, bo nawet nie wiem. Jasny chuj. Nie no, to za dużo, chuj. Człowiek nie wie co powiedzieć po prostu. No bo to jest wkurwa siana, nie? Chłop se taką wysyła po prostu. Tyle pieniędzy, co niektórzy zarabiają przez pół roku, chuj. Nie no, przez pół to może nie, no ale jednak. No co ty robisz, kurde? Tutaj jest budyneczek, okej. O kurczę, oła. Mój zadek. Jezu, już myślałem, że tu windy nie ma. Hello? Kamera się na mnie patrzy. Nie podoba mi się to. Dzień dobry. Proszę bardzo, tam będzie pin potrzebny. Dobra, poszło. Dziękuję bardzo. Podzielić na 7. 23 zł na godzinę. Ja pierdzielę. Dramat. 11k to ja w życiu na oczy nie zobaczę. Życzę ci tego, abyś jednak zobaczył i to kurwa 100 razy więcej. Wam wszystkim tego życzę w sumie. Z kitu jakieś gówno, nie? Normalnie laczek spalony. Ale jest czyste chociaż. Już ci pieniądze do wału, że no, no wiem, no, no już jestem trochę pierdolnięty. Ja wiem, ja wiem. Zamian B, 10 zł. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień live, że się odnawia. Dalej 10 zł. Dzięki, tak to ludzie widzą. Nie, tak propos pieniędzy to mnie w ogóle strasznie wkurwa myśl, nie? Że ludzie właśnie muszą głównie żyć w nerwach, nie mogą się cieszyć życiem i tak dalej, bo muszą się przejmować jakimś k***a pieniędzmi, czy w ogóle im starszy do następnego miesiąca, czy coś tam, to jest takie k***a przykre i smutne. Tak, na koniec jeszcze się ubrudzę trochę. Ja pierdzielę, wszystko do mycia. Nie wiem, czy widzieliście w ogóle, jak ja wyglądam cudownie.